Wiadomości z regionu, Marcin Bełdyga. Krystyna Maciejewska-Gniatkowska wystąpiła w kolejnych koncertach z cyklu Gdzie są gwiazdy z tamtych lat. W sali widowiskowej nie zabrakło wspomnień o legendzie polskiej estrady Januszu Gniatkowskim. Jak nam powiedziała artystka, Grodziskie Centrum Kultury to bardzo klimatyczne miejsce na koncerty. Dom kultury piękny, atmosfera świetna, obsługa techniczna, scena, oświetlenie, żeby współgrały z tym, co się robi na scenie. Serdecznie pozdrawiam Państwa, obyśmy się spotkali jeszcze nie raz. Krystyna Maciejewska. Klęski i wygrane. Łamigłówka dat. Wspólnie układamy. Widzowie bardzo chwalili koncert. Jesteśmy zachwyceni. Więcej takich koncertów, super! Koncert był wspaniały, a pani Maciejewska-Gniatkowska, pani Krystyna urocza, niesłychaną energią zaśpiewała swoje przeboje, przypomniała Janusza Gniatkowskiego, a poza tym szalenie wzruszająco opowiedziała o miłości pomiędzy nią a Januszem Gniatkowskim. Podobało się. Za krótko było, stanowczo czekamy na dalszy ciąg. Kolejny koncert z tego cyklu 16 czerwca, w czasie którego wystąpi Danuta Mizgalska.